stresuję się trochę, bo będę po tobie cisnął. Będę cisnął po hejterach, po najbliższych. Będę cisnął po to, żeby wam coś uświadomić. Ja mam na imię Bartek, mam 32 lata, wołają na mnie Gumiś, jak to powiedziała pewna nauczycielka. Taka, wiecie, ksywa dla przedszkolaka. Zawodowo i prywatnie zajmuję się krzyczeniem w mikrofon. Pomyślicie, co to jest za praca w ogóle? No, jest taka praca, krzyczeniem w mikrofon. Jestem konferansjerem, a prywatnie tam śpiewam w zespole rockowo-metalowym. Wiecie, i dobrze to robię. Lubię tą pracę jedną i lubię prywatnie występować jako głos Snowblind. Tylko, że wiecie, ja się z tym nie urodziłem. To też jest umiejętność. Nikt nie mówi Cristiano Ronaldo, że tak dobrze gra w piłkę, bo ma długie nogi, nie? Żeby zrozumieć ten film, będziesz musiał kogoś zabić. Nie żartuję. Naprawdę, będziesz musiał zabić kogoś. To nie jest żart. I to jest kurwa śmieszne! Bo dla mnie nie. Ja ci mówię, że będziesz musiał kogoś zabić i że nie żartuję, a ty się śmiejesz. Więc nie wiem, co cię bawi. Zabić to jest mocne słowo. Powiem tak. Może nie zabić, a sprawić, żeby ktoś zniknął. Teraz proszę, zamknij oczy. Zamknij oczy. I wyobraź sobie postać, sylwetkę, mnie sobie wyobraź gdzieś tam stojącego. Tak swoją drogą, ciekawe, czy wyglądam tak jak naprawdę w twoim wyobrażeniu, czy inaczej. Nieważne. Wyobraź sobie, że tam jest góra. Góra, na której jest wszystko, czego pragniesz. I teraz pomyśl sobie o tym, dokąd idę. Czy zmierzam na tą górę, gdzie patrzę, jakie są moje cele, jakie są pragnienia. Czy chcę tam iść? Twoim celem jest pozycja, szacunek, ranga, autorytet. Chciałbyś być autorytetem. Chciałbyś, żeby, wiesz, ludzie się kłaniali w pół, kiedy przechodzą obok, żeby cię szanowali. Żeby liczyli się z twoim zdaniem, z twoim słowem i żeby ono mogło wywrzeć na nich realny wpływ. Chciałbyś być kierownikiem? Co tam kierownikiem? Prezesem, szefem wszystkich szefów. Wiesz, jak on wchodzi, to wszyscy pierwsi podają rękę. Pieniądze. Ach, to jest trudny temat. Pieniądze. Ach, ile to jest dużo dzisiaj? Tak miesięcznie, na rękę. 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy. Nie no, jak powiem 30 tysięcy, to już wyjdę na jakiegoś zachłannego buca, nie? 20 tysięcy na rękę jest okej. Czy to może być celem twoim? Sława! Każdy by chciał być sławny, tak żeby, wie, blaski piszczały, jak cię zobaczą. Żeby goście oglądali cię w telewizji i mówili, chciałbym być taki zajebisty jak on. Tak w duchu, nie? Może wykształcenie, heroizm, wiesz? Możesz robić coś ważnego, trzeba się wykształcić i możesz zostać lekarzem, możesz ratować ludziom życie. Albo zwierzętom. Weterynarzy też tu mamy, prawda? Otwórz oczy. Ja jestem Bartek, mam 32 lata i wołają na mnie Gumiś. Zauważyłeś, że już dawno nie rozmawiamy o mnie, tylko o tobie. Stworzyłeś w swojej głowie obraz. Obraz, który ci się nie podoba, osoby, której nie za bardzo lubisz. Możesz go zabić. Możesz sprawić, że on zniknie. Możesz podać mi rękę. Jestem tutaj realny, prawdziwy. Czuję. Często ból przez niektóre rzeczy. Jestem wkurwiony. Bo obraz w twojej głowie to nie jestem ja. Popatrz na mnie. A Gumiś to mój pseudonim artystyczny,
związane z występowaniem na scenie. Jestem realny, jestem prawdziwy, jestem człowiekiem, czuję. Możesz ze mną porozmawiać, możesz mnie dotknąć. Pamiętaj o tym. Gdyby istniał jakiś budynek, jakaś szkoła, jakieś miejsce, w którym można się kształcić w rzeczach, które ja robię, i byłby na to papier, to ja bym był, kurwa, w tej szkole dyrektorem. Kiedy tylko złapałem jakąkolwiek świadomość muzyczną, większość życia robię i ćwiczę codziennie to, co chcę robić w życiu. Pieniądze? Miałem pieniądze. Miałem. Może nie aż tyle, ile sobie wymarzyłeś. Może połowę z tego. Ja nie wiem, ile dokładnie, ale było sporo pieniędzy co miesiąc. Tylko że byłem nieszczęśliwy. Byłem smutny. Wróciłem do kraju. Za granicą pracowałem w robocie, którą nie za bardzo lubiłem, między ludźmi, których nie znałem. Nie chciałem tam być. Wróciłem za miłością, bo ją kochałem i biedny tutaj byłem bardziej szczęśliwy niż bogaty tam. Sława? Tak, ludzie czasem mnie zaczepiają na ulicy. Widzieli mnie w telewizji, w radiu. Słyszeli, laski piszczą, kiedy widzą mnie na scenie. Ich faceci myślą sobie, chciałbym być taki zajebisty jak on. Tak jest. Tylko na scenie, bo poza nią nie świecę jakoś, nie jestem duszą towarzystwa. Autorytet. Nauczam tego, co robię całe życie, bo oni stwierdzają, że robię to naprawdę dobrze. Chciałbyś, aby ludzie cię słuchali. Mnie słuchają co dnia tysiące osób w swoich domach, z internetu, z płyty. A w tych tekstach zawsze tak samo mówię o tym, co chcę powiedzieć i co mam do przekazania. Taki jestem. Nazywam się Bartek, mówią na mnie Gumiś, mam 32 lata i robię w życiu to, co chcę robić. A ty? Z kim walczysz? Trzymajcie się. Tak wygląda na co dzień, a tak normalnie brzmi mój głos. I wciąż wszyscy mówią na mnie Gumiś. A w życiu? W swoim życiu robię to, co chcę robić. A ty z kim walczysz? Bo ze mną niepotrzebnie. Kiedy przyjdzie czas, podasz mi rękę i zrozumiesz, że całe życie byłeś niewolnikiem. Niewolnikiem pieniędzy, pozycji, prestiżu, wykształcenia, jakiegoś papierka zbędnego. Jeśli on ci jest potrzebny, to go zrób, oczywiście. Ale nie wymagaj ode mnie, żebym ja też był takim niewolnikiem jak ty. Jestem Gumiś i robię w życiu to, co chcę robić, co uważam za słuszne i potrzebne. Może ty też po prostu zacznij.